Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, witam was w kolejnym odcinku z Ancient Dungeon. Dokładnie, Ancient Dungeon. Ja sobie jeszcze tylko poprawię mój specjalny dywanik, z którego będę starał się zbytnio nie wychodzić. No i kochani, jak widzicie, mamy kolejną mapę. Jest to bodajże zapomniana biblioteka. Więc zobaczymy, co nam się tu pokażę. Mam pół serduszka, więc nie wiem dokładnie, ile przeżyję. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, ile przeżyję. Możliwe, że krótko. Nie znamy tutaj mobów. I tak, kochani, zostały w sumie ten odcinek i następny. Więcej już niestety nie będziemy wracać do Ancient Dungeon, chyba że naprawdę będziecie chcieli, ale to już musicie po prostu głosować na serię, że chcecie jeszcze zobaczyć jakieś zmagania z Ancient Dungeon. O nie, on dalej idzie. Czekamy. No dobra, padło to ścierło. Ale tu te mopy są mocne! I w ogóle zauważyłem, że o właśnie, nasze pociski są również rozbryzgowe. Tak jak widzicie, strzelamy jeszcze różnymi takimi główienkami. Mamy pół serca, no to jest lipa. Jeszcze mimik. Co to? Czy ja czymś dostałem? Nie widzi mi się to. Wracaj. Klucz. Niedobrze. Hello? O kurwa, co to jest? O Jezu! O, to strzela. Jak? Ej, to coś lata. No nie, tam coś przyjdzie. Jestem pewny, że tam coś przyjdzie. Był? Jakaś książka. Jakaś książeczka. Ale ją też rozwaliliśmy. Tego też rozwaliliśmy, Gnoja. O nie, jesteśmy zgubieni. Co to jest za portal? Wiem, że to jest przejście na następną stronę. Ale tak mi z pół serca, to mi się nie widzi. Uuuu. Tam jest portal kolejny. Dźwięki stereo? Są przejebane. Dobra, może tu coś będzie. Pyk, nie ma nic. Weź się. No, rozwal się. Patrzę, że tu nic przypadkiem nie ma, ale... No kurde, nie ma. Przydałoby się przynajmniej pół serca więcej, no. Czy ja tak dużo oczekuję? Czy ja tak cholera jasna dużo oczekuję? No sprawdzę jeszcze tutaj przypadkiem, czy nie ma pokoju ukrytego, bo... No może być, ale chyba nie... Chyba nie ma! U serca! 9 kluczy, no nie. No nie. Cztery. One chyba nie są aż tak groźne, jak myślę. Ja pierdzielę, co strzelające. Sztygnął jeden. Dobra, dawaj mi to, dawaj. Chyba padło.
cały czas słyszę... Wow! Wow! Aż się boję, jaki będzie boss, naprawdę. Nie wiem, czego mam oczekiwać. Tak, tam jest przejście. Tu są portale, różne portale. Które nie wiem, co robią. Dobra, przejdźmy przez ten portal. Trudno już. Umrzemy, to umrzemy. Jeszcze zobaczyć, co tu jest. Kurde, blaszka. Korci. O. Wracamy. Ja chcę iść tu. Naprawdę, nie daliście mi nic do jedzenia? Kurde. Tam ma Kasiuta, ale Kasiuta... Nie samą Kasiutą człowiek żyje. Jest zamknięte pomieszczenie. Rozumiem, że tędy możemy przejść... Nie! Nie! Ja myślałem, że tu... Latający miecz. Co ty tu robisz? Się zbagowałeś. 13 tylko? Ale lipa. No niestety, kochani, nie udało nam się przejść biblioteki. No za mało HP, strasznie ten generator jest do dupy. To ja mam więcej mówić. Poprosiłem Kowala, aby ocenił moją pracę. Powiedział, że pisze jak kura pazurem, rozumiesz? Już nie rozmawiamy, to już chyba widzieliśmy. Business sense. Merchant oferuje dodatkowy przedmiot na sprzedaż. Kiedy dokonała się jakakolwiek płatność. Mamy 26 w ogóle instincts. I have a system. A, zwiększona szansa na wygranie w Merchant Slot Machine. I tu jest... piedestale oferują... Znaczy, mogą oferować dwa ulepszenia do wyboru. No spoko. O, to też byłoby fajne. Potato Stash. Honey Pot. Czyli co? Tutaj są goldowe slimy. Hidden Passage też mamy. No i nie wiem. I have a system, no dosyć sporo używamy tego. I zobaczcie, byliśmy w Gatehouse, byliśmy w Infested Dungeon i byliśmy w Forgotten Library. Zostały nam jeszcze dwa dungeony. Więc dobra, mamy I have a system. Kupujemy to. Zostały nam ulepszenia 5 razy, znaczy 5 ulepszeń. Czyli już kupiliśmy. Mamy jeszcze 6 w rajeczego Insigr. No i co? Tego nie mogę użyć. Moje stonsy. Kartografera mamy 3 na 5, merchant 1 na 4 i scholara 1 na 5. Tutaj te ulepszenia są... Są różne. Dobra. Kowal, czy ty mi coś powiesz... Czy ty mi w końcu dasz jakieś informacje na temat... Przedomny Loch nieustannie porusza się pod ziemią, przemieszczając się kawałek po kawałku. Ostatnie znalezione wejście znajdowało się prawie 500 mil na południowy wschód stąd. Dobra, ale co to daje? Czemu to jest znak zapytania? Co to jest? Myślę, że dzisiaj sobie zagramy znów Sword and Knife. Ale może... Może... Weźmy sobie, to jest dopiero wyzwanie? Więcej wrogów czempionów? Spróbujmy. A co mi tam? Wyzwanie pierwsze. I tak. Tutaj mamy te noże do rzucania. To mnie bardzo boli. Boli mnie, że czasem lewa ręka nie jest wystarczająca. W sumie powiem wam, że chyba... Czekajcie. Ja mam chyba jednak dominującą lewą. Kurde, a nie, to movement settings. To nie. Dominująca ręka lewa. Dzięki temu... Tu mogę poruszać sobie tak, a tu mogę rzucać. Zobaczymy jak to wyjdzie.
No, ciężko się tym operuje. O kurde. Nie, dobra. Zmieniam zdanie. Zmieniam zdanie. Jednak ja mam prawą rękę. Jednak mam prawą rękę. No nie umiem, nie umiem, nie umiem. Będziemy oczywiście kontynuować, żeby nie było. No i z mieczem to jest zupełnie inaczej. Z mieczem to jest zupełnie inaczej, naprawdę. Jednak to cięcie, no cięcie to cięcie, no co ja mam wam mówić. Tylko tak, nie mamy klucza, troszeczkę ten seed jest do dupy, bo ten jak przejdziemy, to to już się zniszczy. Prawda, prawda, zniszczył się, ale dobra, powstał, od nowa. Tu oczywiście widzę, że jest przejście. Tu jest item. Tu jest itemek, a itemek jest... O kurde, pots, crates and tables will explode when broken. Pytanie, czy jeżeli to weźmiemy, to czy nasz, czy ogólnie ten wybuch nas rani, bo jeżeli tak, to jest lipa. Jeżeli tak, to jest lipa i pewnie przegramy przez to, bo ja bardzo lubię rozwalać. O dziwo chyba nie. O dziwo chyba nie. Czyli spoko. Ej, no dobra, to już nie wybuchło? Chodź, slime. Dzisiaj będzie bardziej dynamiczna walka. Dzisiaj będzie bardziej dynamiczna walka, co mi tam? Niech będzie bardziej dynamiczna. Wow! Jeżeli gramy już na elicie, to grajmy na elicie naprawdę. Jabłuszko, dzięki. No chodź, chodź słoneczku. Ty rzucasz czymś? Mogę to odbijać? Chyba nie mogę. Tam to się odwaliło. Tam to się odwaliło. Mam tylko nadzieję, że się nie pożygam, no. Bo latamy jak porąbani. Są dwa moby. I item. Czyli chyba naprawdę tu jest więcej tego. Troszeczkę zwiększa twoje obrażenia melee. Czyli wręcz. Czy ja o czymś tu zapomniałem, czy nie? Mam klucz? Nie mam klucza. Czy tu jest czerwony klucz potrzebny? Jedno serce. Ale pytanie, czy na stałe? Bo jeżeli nie, to sobie łóżko użyjemy i będzie luz. Dobra, nie tu. Spróbujmy. Tak, to mnie tylko zabolało. Dwie skrzynie, w jednej może być mimik. O dziwo, mimika nie było, no mamy 27 golda. Więc pewnie zaliczymy slot machine, o ile go znajdziemy. O ile go znajdziemy. I o ile przeżyjemy teraz spotkanie z tymi monstrami, no bo mówię, wziąłem jednak zwiększenie tego poziomu trudności. Tu jest przejście już na dół do bossa. O, długo coś było. O, fuck! Jak Rambo! Dynamiczna walka. Półtora serca. A jeszcze czeka nas boss. Nie jest dobrze. Ale jakiejś tragedii chyba też nie ma. Teraz już nie wiem, czy my przyjdziemy gdziekolwiek.
Come to papa bitches. Teraz się chyba tu trochę rozsadziły nawet. Ej, nie, no spoko. Ta umiejka jest nawet fajna. Podoba mi się. Dobrze, że ją wziąłem i że się nie bałem. Trzeba testować nowe przedmioty. No kurw! Klucz, teraz. O, to się jeszcze wróciło do mnie cwaniactwo. Tak samo jak tamto. Tak samo jak tamto. Gdzie my jesteśmy? Zrobiliśmy kółko. Nowy przedmiot. Pyk. Pyk. I tu jest boss jednak. Critical. A ja my przypadkiem już nie widzieliśmy tego? Oczywiście, że tak, jesteś idiotą, nie... No Jezu. To nie zwiększa twojego DPS-a. A krytyk. Oj, Shiro, Shiro, tu jest w ogóle Lipton trochę. Czy my już wszędzie byliśmy? Wychodzi na to, że tak. Wychodzi na to, że tak. Czyli w teorii gdzieś tu to zejście musiało być z innej strony, prawda? No dobra, nie będziemy tam latać, nie ma sensu. Albo może było wejście do drugiego bossa, tak też może być. Nie ma czegoś? Nie, niestety nie. Dobra. Spoko, loko. Pyk, widziałem cię. I znów nie mamy żarełka. Je to serce. Chodź tu, boss. Dobra, ty to zejdź ze mnie. Slime czy zombie? Aż ty kurwa w przód. Wolę tego zombiaka, szczerze powiedziawszy. Ooo, żeby się zlagowało. U serca, pamiętajcie. Poszło się namachać. Muszę chwilę złapać dech. Nie możemy cofnąć już, prawda? Nie. 43 golda. Tu nic nie ma. Nic nie ma. Ale tu chyba. Nie, nie. Nic nie ma. Trochę się zmachałem. Nie powiem, naprawdę ciężki jest ten boss. Ten slime ogólnie jest naprawdę bardzo ciężki. Pyk. Dobra. No kolejny stage. Hop. Mam nadzieję, że HP. O Jezu, Guton Mark, czyli że podczas aktywacji zdajemy wokół małe obrażenia. Pół serca, znów. Infested Dungeon. Czy ja nie mogę dostać na przykład jakiegoś żarcia? Klucze dostaję, spoko. A żarcie? A żarcia nie. Gra nie rozpieszcza, no. Tak sobie patrzę przy okazji, czy nie ma nic do rozwalenia, ale chyba nie. Patrzę, w co rzucam. No. Won. Cymbały. Teraz godzina? 27, dobra. Nie wiem dokładnie, która jest godzina, czy jaki mamy czas na
Nagrywaniu? Muszę obserwować dokładnie ściany, żeby nie wpaść na coś zaraz. Zauważyło coś? Co to było? Nie wiem, co to było, ale tu mam skrzynię. To sobie odblokuję, co mi tam? Oczywiście nic normalnego w skrzyni. O matko bosko i córko. O, widzę cię. O. Secret. Ej, no weź ty rzuć normalnie. No weź. No właśnie, o to mi chodziło. Hello? Gdzie to? Coś jest? Nie ma. A ta skrzynia mi śmierdzi. Mówiłem, że ta skrzynia mi śmierdzi? Była ciemniejsza. Była ciemniejsza, cholera. Dobra, tu nic nie ma, co mogłoby wybuchnąć. Nie ma. I ta chyba skrzynia... Nie, ta nie jest ciemniejsza. Żarcia mi dajcie. Złote wazy. Złote wazy, które dają golda, a nie dają nic innego. Kurde, no... Nie fair. Wszystko wziąłem? Wszystko wziąłem. No lipa, no co ja mam wam powiedzieć? Lipa jakich mało. Tam coś jest. Daj im chyba. Lipa, bo nie ma żarcia. Żadnego. Ej, rzuć normalnie. Yep. No. Robię się w tym coraz lepszy. Pyk. Nawet jak nie trafię, i nie trafię w sufit przynajmniej, a nawet przeleci, to jeszcze w miarę jakoś tam mu DPS-y zdamy. Oj, trochę za daleko. No, przestań. No, przecież to powinno przelecieć. Wypraszam sobie. Ops. Dobra. Lecimy dalej. O, kolejny gultonik. Ups. Żyjemy. Ten co robi, wariat. O. Czy ja coś trafię? No kurde, faja. No, bez jaj. No. Za wcześnie puszczam trigger? No. Co jakieś jaja? To są jakieś jaja, no po prostu, nie wiem, no... Mi trigger pada? No, w końcu. Uliebło? Uliebło? Trochę golda. Wiecie co, może ja tych jabłuszek po prostu nie widzę, tak? Też może być, ja nie mówię, że nie.
chyba nic bezpiecznego nie było. Jest item. Jest item o nazwie One Charge Used to Gain a Random Upgrade Item. Pewnie, że to wolę. Wiecie, trigger. Anarchist Brand. Chaos and Explosion at your hand for... For coins! O nie! Co żeś ty się rozrobił? Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Tu będzie... Duel. Ewidentnie będzie duel. To mi się może przydać jeszcze. Nie wiem co zrobić, walczymy? A walczymy, trudno, co najwyżej przegramy. Udało się. Your projectile strikes pull enemy to you? O Jezu, czyli jak to rzucimy to... Ojej, niedobrze. No dobra, spróbujemy z tym zagrać. Musimy zbierać jak najwięcej przedmiotów, żeby... Żeby sobie jak najwięcej odkryć tych itemasków. No dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo to już jest w sumie... Pora, żeby kończyć. No ale się jebnął, baran. Ups. Nie wiem teraz tylko, czy jak nie zakończę gry. Nie wiem, czy teraz jak nie zakończę gry, to po prostu nam jej nie przerwie, no. Mam nadzieję, że nie. Bo nawet ładnie to napierdzielamy. Won. O! No co? Co? To mnie zabiło, przepraszam bardzo. Jak to? Ale co tu się... Ale jak? Przecież znaleźliśmy nowe przedmioty. No bez jaj. To jest kolejny bug? Czy to jest kolejny bug? Czemu ja umarłem? No kurwa. Jaja. Totalne jaja. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No niestety, no... Wyszło jak wyszło. Mówi się trudno. Nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy. Widocznie ta gra ma jakieś tam swoje jeszcze niedociągnięcia spore. Jedyne, co mogę powiedzieć, to... Że ta śmierć... Nie mogę tego podnieść. Ta śmierć, moim zdaniem, była troszeczkę... Nie z naszej winy. No, ewidentnie nie z naszej winy. Nie możemy wejść dalej. Tak czy inaczej, jeszcze raz pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.